Siemano, siemano, witam serdecznie, jest ze mną Dyson. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dzisiaj, Dawidzie, co będziemy robić? No dzisiaj to miejsce stanie się innym miejscem. Ponieważ widzowie, na poprzednim odcinku, który był u Dave'a, zarobiliśmy masę siana. Jak chcecie zobaczyć, jak to zrobiliśmy i jak zarobiliśmy taką ogromną ilość pieniędzy, ja tu, jak widzicie, mam masę zielonego w ekwipunku. Dzisiaj to zielone zostanie zainwestowane. Tylko panie Dawidzie, my musimy nowy porozmawiać obiekcik. Musimy, no, nowy obiekcik, no nowy, prawda, tutaj, prawda, jak widzicie, jest napisane, tu kiedyś powstanie willa szefów, ho ho ho. No i właśnie tu dzisiaj powstanie willa szefów, nie ma to tamto. Tylko chodź, tak. Musimy pójść w miejsce, gdzie mamy więcej zielonego, stary, bo ja mi się wydaje, że on za mało. Czyli do banku. A, do no banku? Tak, do banku. Możemy najpierw zabrać zielone. Masz kartę ze sobą zabraną? Tak. Ja z tą tak, kartą się, stary, nie rozstaję już w sumie nawet. No, no. Bo w sumie ja ona też bardziej bezpieczna niż u mnie w ekwipunku, to nie może być. No, jedynie Ender Chest, ale to też takie, no. No. Wiadomo jak to bywa. Właśnie. Dobra, zobaczmy, ile mamy zielonego. Trzeba to podliczyć wszystko. Pyk. Pyk, pyk, do... Ej, intruz! Kurde, impostor, ty! Dobra, tu trzeba oświetlić. Dobra, i teraz tak, czekaj, dam na dół tutaj to wszystko, żeby nam to jak najmniej zasłaniało. I teraz tak, ładujemy zielone. Ty, nie mieszczą się, nie mieszczą się. Trzeba dorobić skrzynkę. O kurde, ale mamy dużo tego. Dobra, no to... To kurde, to my możemy inwestować ile leci. Czekaj, ja wiesz co, nie mamy craftingu tu żadnego? Bym te diamenty przerobił. A dobra, mamy drugą skrzynkę, czekaj, dobra, ta jest na zielone. Daj do drugiej, no, daj do drugiej. A do drugiej dajemy to, dobra. O. No pyk, 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 dobra, mamy tutaj to schowane. No i teraz tak, ile mamy to tych jest całe ptaków? Zielone? To jest całe? Tak, to jest całe zielone. Dobra, no to jest ponad 20. 4, 9, 18, 19, 20, 21, 22, no 20, 22 staki liczmy. 22, no. Czyli ile możemy, wiesz, trzeba, musimy tak, musimy coś zostawić, nie? Nie można no, się wystrzelić no tak z całej kasy. Więc mamy no tak 22, proponuję zainwestować w willę 20. Ja to bawię, jak ty mówisz taką kwotę i stoisz przy tej skrzydze z tymi pieniędzmi i ja chcę się zgodzić. Ja po prostu, wiesz, ja chcę się zgodzić, bo ja już tyle szefowskich zakupów dokonaliśmy, że tak, to byłby kolejny. To prostu... prawda, to prawda. Stary, 20. Może zwizualizujmy sobie, jak to by wyglądało. Mamy tyle zielonego. Wizualizacja tego, co się stanie, gdy wydamy 20. No to weźmiesz praktycznie jedno wszystko, tylko dwa zostaną. Właśnie. Kurde, myślę, stary, że starczy, bieda. Myślę, że starczy. Bieda to. Ale stary, jest jeszcze maszyna, która kopiuje przecież. Tam jeszcze no coś tak, będzie. Tak, ale ja tam nie byłem, ja nie wiem, czy linka działa, ty. No to nie będzie trzeba załadować tydzień linkę, stary. Trudno, willa, stary, nie kupimy ta za willa, tyle linki. Ta willa musi być mocna, nie? Ta willa musi być najlepsza na świecie. 20 staków zielonego to jest moim zdaniem dużo, ale imo, powinniśmy tyle zainwestować. Stary, mi się wydaje, że powinniśmy zainwestować tyle, ile dostaliśmy od tego typa. Czyli 15. 15. 15 staków, stary, willa będzie mocna. Kurczę, ale... Jesteś pewien, że nie chcemy, wiesz, bo 15 staków to zwizualizuj jest... 15. Dobra. No jak? Wizualizacja no, się no podoba? No lepiej, no lepiej. No ale u mnie no, zaczęło być biedniej. No dobra, no ale zobacz, no z takim funduszem to już coś idzie zrobić, nie? No stary, ale... No wtedy ponad 7 staków. Stary, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Niby rację masz. Ale ja bym ale zainwestował 20. Stary. Dobra, inaczej. Zainwestujmy 15 i zobaczymy, gdzie będziemy w momencie. W razie gdy... czego załóżmy. Właśnie, właśnie, właśnie. W razie czego dołóżmy tą piątkę. Dokładnie, dokładnie. Ale niech weźmy 15. Na razie 15, zobaczymy, ile z tego zobaczymy, będzie. Zobaczymy, co będzie z tego, bo kurde, to jest dużo kasy, stary. Bank 11 kosztował. No to prawda, ale. Ale bank to jest bank, a willa to jest willa. No też był na a, promocji. Ale se tu. Dobra, my musimy w ogóle kupić jakieś itemy. Zobaczmy, czy tutaj Emilia ma w ogóle coś w tym tym. Patrz, sklep, my potrzebujemy budowniczy. No z czego budujemy, stary? Ja moim zdaniem budujemy z tego, co jest tu, ten biały beton, nie? Albo kwarc. Tak. A ile to kosztuje? Czekaj, zobaczmy, ile to tutaj jest. 15 zielonych za stack. Tu jest. 8. Za stack 8 zielonych. Ale to jest kwarc, kurde, czekaj, a gdzie jest ten beton? No to my się wykosztujemy, ty. Tu jest beton. 5 zielonych za 64. Myślę, że to jest lepsze. Beton bardziej taki fajny. Kurde, stary, ale to my się wykosztujemy. Chociaż w sumie... To stak zielonych, stary. To nie... stak zielonych starczy na kurde. Naprawdę, na no dużo. No tak lekko patrząc na 12 staków betonu. No. Stak? No to mamy, kurde. No to stare, tak, ogromne ilości.
A mamy staku, no nie no stary, to na spokojnie, tylko później trzeba jeszcze inne rzeczy zabrać, ale dobra. No tam, inne materiały będą droższe, bo tu widzę, dobra, że są dobra, droższe. Musimy to dobrze policzyć, widzowie, więc my policzymy i przechodzimy zaraz do budowy, tylko musimy zakupić wszystkie potrzebne produkty. Dobra, widzowie, mamy skrzynkę z naszymi rzeczami, kupiliśmy wszystkie produkty, które są nam potrzebne. Będzie to drewno, taki czarny, prawda, nie czarny, tylko szary konkret, ten beton, mamy masę kwarcu i również szkło. Ale żeś zrobił, no to niezłe, fundamenty kurde, będziemy no, mogli no, kraść. Hopie, no. Dobra, to trzeba skopać, tego tu nie może być, bo tutaj będzie powstawała willa. Oczywiście ta willa nam trochę czasu zajmie, pewnie widzowie, no bo jednak to musi być potężna willa. Więc my tak wam pokażemy może po prostu fragmenty jakieś czy coś, jak to budujemy i po prostu miło, jak dwójka szefów, jak za dawnych czasów, panie Dawidzie, siądziemy sobie stary. Z, prawda, butelką wody. Bzy. I butelka wody? Butelką wody i po prostu będziemy sobie siedzieć i budować. Co ty na to? Zróbmy tak, stary. Mamy materiał, widzowie, to jest dużo. To jest a dużo, co tu mamy, to jest dużo. To starczy na dużo. Jeszcze nam trochę zielonego zostało z tego, co a mieliśmy. Jeszcze mamy. Ale no. To będzie trzeba zainwestować na pewno jeszcze w jakieś rzeczy, więc na spokojnie. Dobra. No to co? Bierzemy się za budowę. O, widzowie, troszkę czasu minęło. Skończyłem tą willę i jestem u siebie na chacie w tym momencie. Idę po Davesona, żeby mu to pokazać. Muszę patrzeć w dół, żebyście nie zobaczyli tej willi, bo ona jest tak ogromna. Ona jest tak cudowna, ta willa, że już się nie mogę doczekać. Oczywiście Dave widział, jak ją budowaliśmy, już dużo widział, ale nie widział końcówki, bo już taką po prostu szlify ostatnio jeszcze wczoraj robiłem. Minęło trochę czasu, bo minęło prawie 2 dni od czasu, jak nagrywałem ten poprzedni materiał. W sensie poprzednią część tego materiału. Więc lecimy teraz. O nie, było widać trochę. Muszę pamiętać, żeby wam to wyciąć, żebyście nie widzieli. A ja miałem iść po Dave'a, gdzie ja lecę w ogóle, ale mnie poniosło. Dobra, lecimy po Dave'a. Tu do niego na chatę. On będzie. O, jest u siebie. Panie Dawidzie! Ląduję. No, Filipie, już miałem po ciebie iść, bo ty długo cię nie było. Ty. No jestem, stary. Możemy lecieć do willi, bo skończyłeś, zrobiłem ostatnie szlify, tak, i mogę ci to pokazać. No jest stary, ja jestem wymęczony budowaniem tej willi, nie? Ale udało się. Udało się, można robić. Więc ja lecę teraz tak, ja lecę bardzo do góry. Ja nie chcę patrzeć na nią jeszcze, ja nie chcę na nią patrzeć jeszcze. Stary, jak to na tle palionowa wygląda? Dobra, patrzę. To jest większe od wszystkiego. Wow, ja nie, to stary od góry to wygląda tak dobrze, nie? To jest chyba tak ogromne. To jest, i tu widać ten pieniądz zainwestowany. Widać, że tutaj w tą willę zostało zainwestowane prawie 20 staków zielonego, widzowie. My wzięliśmy te 15, ale zostało prawie 20 wydane, ponieważ nam brakło materiału. Widzicie, ile tego jest? O kurde, tutaj jest nieoświetlone jeszcze w środku. Aaa, będą to będą mi oświetlać. No właśnie, ale ja jeszcze tego nie zrobiłem. Ale to się zajmiemy w inne dni, no kurde, widzowie, no jak to jest zrobione, tak? No tak, jest petarda, wybitnie. No, o nie! Jest kilka rzeczy, dobra, które bym tutaj poprawił. No, ale na przykład, to będziemy je poprawiać. Przecież światło na przykład, nie? Światło tutaj tak, może te doniczki. Ale słuchaj, musimy się przejść po całym. Kurczę, no nie, no nie wytrzymam. Nie wybuchaj. Dobra. No nie, no to się nie dzieje naprawdę. Dobra, my tutaj mamy taki. On się tu tyle narespiło, że to jest tragedia. Jo, lipa. Dobra, ale to słuchaj, zróbmy taką akcję. Chodź szybko, pokażę ci jedno miejsce, chodź tutaj. Albo tu na lewo. I patrz, tutaj jest łóżko, postawiłem. Kładziesz się w to wyro, ja idę się położyć w drugie wyro i... Monster zarnerbi, nie mogę, czekaj. O nie, trzeba je zabić, bo po prostu nie wytrzymamy, jak one się do nam będą respić cały dzień. A, leżę, dobra. Śpię? Dobra, jestem wyspany i uwaga, nie ma mobów, a mamy całą naszą piękną willę. Dobra, Dawidzie, idę do ciebie. Stary, jak to wygląda, nie? Stary, to patrz, jaki mamy w ogóle ten, jaki ogródek na środku, widzisz to? Widzisz, jakie drzewo tutaj, piękne? Schopie Bartek. Dąb Bartek. Stoi, no, kurde, tak, na posesji. Trochę tak. Nie no, willa, stary, moim zdaniem jest przednia. I teraz słuchaj, musimy opracować jedną rzecz, bo tam, gdzie ty spałeś, nie wiem, może tam być twój pokój, jak chcesz. No, jakoś to ogarniemy, nie? To bo, myślę, że to jest stary tyle miejsca. Bo tu jest że... jeszcze drugi taki, patrz, chodź tutaj, gdzie ty jesteś. Tak, ja widziałem, no. Tu, tak, nie? Tu jest taki jeszcze drugi, zrobiłem. Tak. No i ten jest taki bardziej umeblowany, bo tak go robiłem z myślą o sobie, no ale daje ci możliwość wyboru, gdzie chcesz. Ale nie, swój ogarnę tam sobie, no, tam jest git. No to tam jest drugi ten, ale jest jeszcze jedno, chodź, zobacz, pokażę ci jeszcze jedno miejsce, bo to jest totalna petarda. Tutaj ogólnie z tamtego swojego, nie wiem, znaczy z tamtego, jeżeli go weźmiesz, no to tu masz takie przejście, żeby tu zejść, nie? I to jest połączenie tamtej części z tą, bo to jest jakby, to jest taki dom, taki troszkę dwumodułowy, bo tam jakby, gdzie ty jesteś, tu, patrz. Tu. Tam nie ma połączenia, nie? Czyli aha, tamten pokój jest najdalszym częścią, jaka może być tego. I daś i z tamtej. W ogóle tamta część jest jakaś odizolowana. Da się dołem przejść, ale nie da się przejść górą. Czy nawet nie, czekaj, dołem też się chyba nie da. Czekaj, tu idziemy i tu na lewo.
No tak, tutaj też nie ma. Może tutaj zrobię swój pokój stary, no bo wiesz, tu na dole? Kurde... No. No dobra, no jakby z luz, nie? Totalnie, bo tutaj jest tyle miejsca, stary, że zrobić gdzie chcesz. Ale dobra, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, stary, to jest jedno pomieszczenie, które tutaj zaplanowałem i to jest tu, patrz. Tu są schody. Dobra. I to jest pomieszczenie szefów. Okay. Ten szef tam nie powinien być. Kurde. Ładuj go, ładuj, nie? Dobra, on jest sfokusowany na tobie. S. Dobra, dobra. Ja to jest pokój szefów. To... Tu patrz, stąd mamy idealny wygląd na palionowo, widzisz to? No, tu, patrz. To jest rzeczy w ogóle. Widzisz, tu jest idealny wgląd na palionowo. Trzeba pousuwać może trochę tych i będzie git. No nawet nie, nawet lepiej, bo oni nas nie widzą, my widzimy ich. Wiesz, kurde, to... nie wiem, podoba mi się tu, to jest stare takie miejsce. Patrz, jaki mamy wgląd na ratusz, widzisz to? No, stary, wszystko widać. To widać, jakbyśmy mieli pod kontrolą wszystko. No a tutaj, jeszcze nie mam obrazów, ale tu już przygotowałem tabliczki i tu obrazy byśmy dali. I jest przejście i mamy tutaj do zagospodarowania taką jakby tajną bazę, czy coś tego typu. Jest, zejście do kibla. Mega. Można zrobić schody. Dobra, no, możesz to zabrać, bo nie mam, dobra. No więc tak ogólnie się prezentuje willa, stary. Moim zdaniem piękne. Totalna petarda i jak dla mnie ta willa to jest przyszłość, przyszłość tego narodu. Czekaj, ja chcę na to jeszcze z zewnątrz popatrzeć, bo tutaj, tu ogólnie musi powstać wieżowiec, o którym już gadaliśmy. Dlatego też to miejsce jest idealne, będzie blisko tego wieżowca. No i ta willa tutaj po prostu, no przecież to wygląda jak jedno wielkie to bogactwo. To jest bomba, nie? To jest bomba. Totalna petarda i tu trzeba jeszcze, wiesz co trzeba zrobić, co myślałem, żeby zrobić taki żywopłot, taki po prostu, taki mur jakby z liści. Tak, żeby nikt nie widział z zewnątrz, co tu się dzieje, wiesz o co chodzi. No. Nie jesteśmy nie, tak no, chronieni, jest, stary, kurde, to jest tak szok, duże. Nie? No, ja. Jest ogromne, ale mega mi się podoba ta willa. No dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że willa wam się podoba. My będziemy jeszcze ją dopracowywać, bo tu jeszcze wiele rzeczy trzeba z nią zrobić, ale myślę, że już jesteśmy powoli na finiszu. No i nasza potęga szefowska na tym serwerze, no, rośnie rozwija i rośnie w siłę niesłychanie.